Witam Was serdecznie w odcinku z Fantasy Premier League po nieco dłuższej przerwie. No wiem, że już ponad miesiąc temu mi tutaj Madi przypominał, że jestem spóźniony dużo, ale no co tam. Jak to się mówi, po co komu regularność. Na samym początku chciałbym Wam pokazać ostatnią kolejkę, no bo co. No tutaj za dużo punktów nie zdobyliśmy, ale no właśnie też przez to straciliśmy pozycję, którą budowaliśmy przez wiele kolejek, ale myślę, że i tak nie ma tragedii. Tak aktualnie wygląda mój team, jak możecie zobaczyć, różni się to no znacznie, no nie ma co tutaj porównywać, ale to jest spowodowane tym, że w tej kolejce nie rozgrywa spotkań ani Manchester City, ani Chelsea i tam jeszcze chyba, o na przykład Richarlison z Evertonem nie rozgrywa żadnego spotkania, to nie tracąc punktów użyłem dzikiej karty, przez co nie musiałem płacić za transfery, no. Tak aktualnie wygląda mój zespół, ale tu powtarzam się. Pewnie ulegnie wielu zmianom, tak samo jak zmianom ulegnie forma odcinków, bo teraz już nie będzie losowanie na sam koniec i też nie będzie losowanie od następnego odcinka do całej listy, tylko z komentarzy, bo wiadomo, że część osób nie ogląda, no i po co mają być wylosowani. Dlatego jeżeli chcecie być wylosowani, to napiszcie swój nick w komentarzu, w sensie swój nick, swoją nazwę tutaj, a teraz już losuję na ten odcinek kogoś, liczba 15. Czyli będzie to zespół ze środka tabeli, Szymon Team. Tutaj Aguero nie na kapitanie, Salah na kapitanie. No mogło być lepiej, jakby był na Aguero, ale no i tak narzekać nie można, bo Salah zajął drugą lokatę, a nie jeszcze Zaha na ławce, kurczę. No to trochę mogło zaboleć, ale co tam. Tutaj już raczej tylko coś do wymiany. Tak zespół w sumie chyba stworzony na początku. Nie wiem w sumie. A może edytowany, bo jest parę zawodników, co ma formę przez sezon, więc na pewno edytowana drużyna, ale mniejsza z tym. Przechodzimy do top 3. Dzikie Kunie, czyli zespół numer 1. Tutaj generalnie już nagrywałem wcześniej ten odcinek, jedynie miałem problem z dźwiękiem, bo zapomniałem uruchomić mikrofonu jako podstawowe źródło dźwięku. No i teraz nagrywam drugi raz i tutaj już wcześniej mówiłem właśnie, że dziwi mnie, że Fabiański jest podstawowym bramkarzem. Wiadomo, bramkarz świetny, ale no zespół nie tak i niezbyt dobry, no i a większość punktów jest w zasadzie za czyste konto, więc tutaj raczej Fabian za dużo punktów nie przynosi, ale jest to lider tabeli, więc na pewno wie co robi. Reszta zespołu, reszta drużyny no jest tak po prostu, no topowi gracze w formie. Widać, że... Oj, Bednarek z Discordu. Tak samo jak ja zakupiłem. Widać, że tutaj edytowane wszystko na bieżąco w formie. Duffy'ego nie kojarzę, ale... No widać, że punkty ma, więc... Nie wiem nawet, czy Brighton Hove Albion jest w topce tabeli. W sensie, jakim idzie w ogóle. FC Chao. Druga drużyna w tabeli, która mnie przeskoczyła w tej lidze. W sumie tutaj z Danielem trochę walczy o pozycję, no często się przeskakujemy. Tutaj ewidentnie Pogba zrobił robotę. Generalnie tak się Pogba odpalił po zmianie trenera na Solskiera, czy nie wiem jak to się czyta. Zobaczcie zresztą sami, jak zaczął punktować. No chyba, że nie rozciągnę tego. A, trzeba tak zrobić. Gdzie tutaj są punkty? Poczekajcie. Ale tutaj marnuję czas. Przedłużam. BPS? Co to są? A bonus point system, no dobra, no to patrzcie. Ostatniej kolejki... Nie, niemożliwe, że tak. No w każdym razie bardzo dobrze ostatnio gra, no i jest na pewno wartościowym graczem. Tutaj nie wiem, czy właśnie się pozbywasz Hazarda, Richarlisona, Edersona, Aguero przed następną kolejką. I Sané, bo nie grają i tam w David Luiza, czyli połowy zespołu wymieniasz. Jeszcze Kolasinac, taki obrońca Arsenalu. Wiadomo, Arsenal za dużo czystych kąt nie ma, jeżeli nawet nie wiem, czy jakiekolwiek ma, to jest przerażające. Chyba z Chelsea mieli, ale to tak akurat najmniej spodziewane. Jest jeszcze Mati, którego tutaj... Mam nadzieję, że się nie obraził, że troszeczkę spóźniony odcinek, ale no cóż. Tutaj team na ławce, jak widzimy, każdy w formie. Równa forma na ławce prezentowana, stabilna. W podstawowym składzie David Luiz i Alonso, widzę, punktowali. No. A tak to właśnie też Moutinho mnie dziwi, bo widziałem, że jest w paru składach. No w sumie nie wiem, jaką formę prezentuje. Aha, pierwsza zakładka to są punkty. To zaraz wrócimy do tego Pogby zobaczyć.
Zaraz, o jest tutaj Pogba zresztą. Pierwsza zakładka to punkty, a ja nie zobaczyłem. 16, 7, 7, 8, 5. A tutaj jak przycisnął? 18, 15, 13. Naprawdę. Jak ktoś go wtedy miał na kapitanie na przykład, to ojej. Aż, ja nie wiem, czy go kupię. Jakoś tak. Nie wiem, po prostu. No i obrona też, Bednarek jest coraz częstszy. No i tutaj też jest dziwnie. Fabiański i Hennessey. Hennessey wiem, że ma dużo punktów, aczkolwiek... Czym on w ogóle nie grał? A, bo pewnie pełno bramek stracił, czekajcie. No, nie chcę mi się nawet patrzeć. W każdym razie, takie dziwne duo bramkarskie. Mało stabilne zespoły, mało stabilne defensywy, a na tych save'ach to zobaczcie. Tutaj Łukasz miał chyba, gdzie to będzie? O, 4 interwencje i tylko 1 punkt, a za czyste konto by miał bodajże, ile? 4, 5, 6 punktów? Jakoś tak. No i napiszcie, co sądzicie o tej nowej formie, żeby losować z komentarzy, a nie z tego. I wtedy byśmy robili tylko top 3, niezależnie na której ja jestem pozycji. Generalnie, co, jakie zmiany proponujecie? A ja się z wami żegnam. Hej.